No i witajcie, znowu kartka z kalendarza na następny dzień, czyli na 16 września i to jest czwartek. Imieniny obchodzi Edyta, Kamil i Kornel, a przysłowie jest tylko jedno na dzisiaj. Im głębiej we wrześniu grzebią się robaki, tym srożej się zima da ludziom we znaki. I teraz świt jest o 5:37, a zmierzch już o 19:23. Księżyc zajdzie o godzinie 00, a wschód słońca będzie o 17:32. Nie słońca, tylko księżyca. No. I tak, nietypowych świąt jest znowu dzisiaj troszeczkę. Nie wiem, czy to mam tutaj ostre. O, tak, lepiej. I to jest Dzień Maszynisty, Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej, Światowy Dzień Fryzjera i Dzień Bluesa. No i wszystkim maszynistom i wszystkim fryzjerom, fryzjerkom, bo tacy są chyba też na naszym kanale, to życzę wszystkiego dobrego. No i wszystkim, którzy obchodzą dzisiaj imieniny, albo urodziny, albo jeszcze jakieś inne święto, nie? A cytat dnia to: dzień, w którym miało się wiele przeżyć, jest dłuższy od dnia, w którym nic się nie zmieniło. I to powiedział Antoni Kępiński. I to wszystko, jeśli chodzi o kartkę z kalendarza na czwartek. Dzisiaj mamy środę, także idziemy dalej w dzień. Papuga się z Wami wita. I o zdrowie. No dzisiaj jest ostatni chyba taki piękny i ciepły dzień w najbliższym czasie. No i pachnie tak normalnie. Fajnie pachnie na dworze. Powiem Wam, że idę zaraz z Wiki do sklepu. Znowu, ale do innego, po coś innego. Na inny koniec osiedla, a potem zamierzam się przejść na działkę. Obiad mam na dzisiaj zrobiony, nie muszę tam nic robić. Jest stosunkowo wcześnie, jak na mnie, bo dzisiaj wcześniej wstałam, także przejdę się na działkę, choćbym miała tylko siedzieć i książkę czytać. Chociaż jak znam siebie, to coś tam podłubię, nie? No zaraz Wam pokażę, jak pięknie u nas słoneczko świeci, chociaż to już możecie widzieć też w odbijającym się oknie. No, ja już się wyszykowałam, tylko ust jeszcze nie pomalowałam, bo jeszcze piję kawkę drugą już dzisiaj, taką tłustą z masełkiem i śmietaną. No i po prostu się przejdziemy do Lidla i do Biedronki, chcemy iść. Zobaczyć, no po konkretne rzeczy tam idziemy, no i zobaczymy, co przy okazji, nie? No, także jest pięknie, słonecznie i nie wiem, chyba będę musiała tą bluzkę zmienić, bo ona ma taki rękawek czy czwarty i w sumie jest fajna, tylko nie wiem, czy nie będzie mi za ciepło. Ja ostatnio nie lubię kołnierzy. Jakoś mi jest za ciepło tutaj, chociaż dzisiaj no ma być te góra 23 stopnie, w słońcu będzie więcej. Ale też wiaterek troszeczkę tak przewiewa, także może nie będzie tak źle. Może w tym pójdę, a zobaczę potem, w czym się wybiorę na działkę. Już tam dawno nie byłam, trzeba by tam iść. Już mi się skończyła znowu róża do herbaty. A ja tej róży nie zalewam wrzątkiem, tylko ja zawsze herbatę ziołową, jak robię, to odczekuję troszkę od zagotowania i dopiero zalewam. Powinno się, zdaje się, w 80 stopniach zalewać, czy jakoś tak. Są już takie czajniki, które mają tam taki termostat i jak chcecie sobie zagrzać wodę do pewnej, no wiecie, do pewnej temperatury, to tak robi, tak zagrzewa. No ale ja mam taki normalny jeszcze czajnik, chociaż mi się podoba. Mój czajnik świeci na niebiesko, jak się grzeje. No, tak jakby to najważniejsze było, nie? No, no ale to sobie zawsze odczekuję troszkę i zalewam herbatkę. Także teraz już piję drugą kawę, chyba dzisiaj już na tym poprzestanę, nie będę dzisiaj więcej piła kawę, ewentualnie jakąś ziołową herbatę, troszkę tych ziółek by trzeba, no i wody trzeba by troszeczkę, bo ja ostatnio tak się opuściłam w tym piciu wody, a to jest bardzo ważne i dla zdrowia, i dla chudnięcia nawet, chociaż tak, wiecie, ja to tak nie stawiam takiego nacisku na te chudnięcie. Po prostu, no mam rok do tych spodni, żeby wejść, nie?
No, ale po prostu powoli, powoli. Mi się wydaje, że jak lepiej jak powoli niż jak nagle, a potem znowu odwrotny skutek będzie. No, tutaj zawsze u mnie jest tak głośno od ulicy, no bo to jest taka ulica przelotowa przez dzielnicę. No i wiadomo, że ciężarowe, nieciężarowe tędy jeżdżą. I wszystkie R-ki, policja, R-ki i straż pożarna, no to jak jadą do następnych dzielnic, czy tam dalej na autostradę, no to tędy przejeżdżają. No. Dobra, to by było tyle na razie. Teraz Wam pokażę, jak wygląda świat z mojego balkonu dzisiaj w środę, koło południa. No, a potem może coś tam z drogi, może Wam pokażę, może nie, bo to tak zależy, jak się zagadamy z Wiki, to może być tak, że dopiero się odezwę na ogródku. Na ogródek idę sama. No, a tak pięknie wygląda świat z mojego balkonu dzisiaj w środę 16, chyba 16 dzisiaj, nie? Albo 15 września. Tutaj tak za bardzo tutaj jesieni na drzewach nie widać. Chociaż są takie drzewa gdzieś dalej, jak się idzie, że już pięknie się przebarwiają. Ale ja tu mam z okna taki widok jeszcze letni, późnoletni. Także jeszcze są piękne zielone drzewa. Jeszcze się nie przebarwiają, chociaż z drugiej strony, jak Wiki patrzy, no to tam dzisiaj, jak tak chwilę stałam u Wiki, to widziałam deszcz listków żółtych z brzuski. Tam jakoś tamta jest jakaś, nie wiem, może inna odmiana i wcześniej zaczęła zrzucać liście, nie wiem. Tam jest bardziej jesień, a tutaj nie. No, a ja lubię i tak, byleby, wiecie, byleby było tak piękna jesień. Niech jest jesień sobie, ale, bo każda pora roku jest fajna, ma swoje uroki, no i swoje wady. Ja nie lubię, jak jest taka plucha. Jak ma być taka jesień, to niech jest taka piękna, słoneczna jesień. W ciągu dnia w miarę sucha, a deszcze to niech sobie tam w nocy popadają, nie? No jak, bo wiecie, deszcze też muszą padać. Bo jednak rośliny to potrzebują, to też jest potrzebne, tylko nie w nadmiarze. No, dzięki temu, że tak dużo deszczy w tym roku było, to te drzewa nie są takie suche, bo w poprzednich latach to już bywały, miały już o wiele mniej liści, bardziej suche były, a teraz widzę, że takie bujne są te nasze drzewka tutaj. No. Także jest tak pięknie jeszcze. Powoli wchodzimy w ten, wiecie, im dalej we wrzesień, tym bardziej jesień, jak to mówią. No, ja jeszcze sobie przejdę. Chcę zobaczyć w Lidlu, w jakiej cenie są te tulipany, bo tam są jakieś obniżki cen do dzisiaj. Na tulipany, na takie całe worki tulipanów. Jestem ciekawa, ile to będzie kosztowało, bo ja bym sobie chętnie tak, wiecie, przygarnęła taki woreczek tulipanów. Ja bym sobie tam więcej woreczków przygarnęła w różnych kolorach. No, ale na razie choćby tylko jeden, tylko muszę mieć miejsce, no i muszę mieć jakieś koszyki, doniczki i takie rzeczy, żebym miała to w czym wsadzać, żeby mi tam żaden szkodnik tego nie zjadł, nie? No. Także jak coś kupię, to Wam pokażę. Zobaczymy. No. Dobra, to na razie to by było na razie tyle. Idę sobie wyczyścić pamięć w komórce, bo potem znowu nie będę mogła nagrywać. No, dzięki temu, że wczoraj troszkę mniej jednak nagrywałam, to jeszcze teraz mogę do Was mówić, bo tak to już by mi ucięło. No. No to cieszę się, że jesteście. Witam Was jeszcze raz w tym nowym dniu. No i lecimy dalej. Jak widzicie, idę sobie w stronę działki. Tutaj jeszcze tak za bardzo jesieni to nie widać. Może tam dalej na niektórych drzewach będzie widać. Tu jeszcze jest zielono. Chociaż na ogródku niektóre drzewa mają już takie dosyć żółte liście. Dużo żółtych liści, może tak powiem. Nie wszystkie, ale dużo. U mnie pewnie już na czereśni to będą żółte, bo już ostatnio były. Wszystko było zielone, one tam zaczęły żółknąć. No zobaczymy. Tutaj ludzie sobie, widzę, wyrzucają. Jakoś nikt nie ma z tym problemu, że tutaj tak przy drodze jest do lasu wyrzucane. Niby to jest, że się to rozłoży taki na kompost, ale tak. Tutaj między tym też są i plastiki, jakieś telewizory, widzę,
i takie rzeczy. No nie fajnie, nie fajnie. No ale co zrobić? No. Dobra, idziemy dalej, nie patrzymy na te brzydkie widoki, bo i tak z tym nic nie zrobię. Ludzie tak sobie właśnie dbają o środowisko, byle na swojej działce ma czysto, a wszystko wynosi na gdzie indziej. No tutaj, a tutaj już widzę, że winobluszcz zaczyna się przebarwiać. Jestem ciekawa, jak tam mój winobluszcz, bo nie byłam tam chyba z tydzień na tej mojej działce. Także jestem ciekawa. Długo też dzisiaj nie będę, dlatego że późno się zrobiło. Jakoś się nie mogłam zebrać, żeby iść na spacer. Tu wam pokazuję przy okazji kawałek lasku. Nie mogłam się zebrać, bo Wiki zechciało się iść ze mną do sklepów. Ale zanim ona się zebrała, no to też trwało. Jak już poszłyśmy, to szłyśmy bardzo powoli. No i tak z nogi na nogę, a jeszcze żeśmy obeszły tak dosyć dużo, bo byliśmy w Biedronce i w Lidlu. Także dosyć duże koło trzeba było zrobić. No i przyszłyśmy, tak szczerze mówiąc, to już troszkę zmęczone byłyśmy. Poszłyśmy z kropką. No i właśnie to mnie bardziej męczyło, to ten powolny taki ani nie spacer to był. Ja nie wiem, co jej się stało. Nie, strasznie się nie chciało chodzić. Znaczy ona chciała wyjść z domu, ale strasznie ją wszystko dzisiaj męczy. Tak, taki dzień ma po prostu. Tu już widać jesień, nie? No tu już widać. O. No i tak się to poskładało, że w sumie przyszłyśmy troszkę tam posiedziałam. Przygotowałam ziemniaki dla męża, jakby przyszedł do domu, żeby miał. No i się wybrałam, mówię, aby przejść się choćby tam i z powrotem. Bo przecież, wiecie, można ogłupieć, nie? W domu. W domu to bym zaraz usnęła, bo jakoś taka też padnięta dzisiaj jest, nie wiem, pogoda taka. Coś mnie dzisiaj też i w kościach zaczyna łamać. To pewnie na tą zmianę pogody, bo ma być zmiana. No, także stwierdziłam, że trzeba się wybrać, żeby się przejść, a choćby tylko po dziką różę do herbaty i zobaczyć, co na działce słychać. Teraz się na razie wyłączę, a potem najwyżej na działce się zobaczymy. No i to są moje dzisiejsze zbiory. Trochę pomidorków. Ten jest brudny, to nie jest zaraza, tylko on jest... tam musiała być tam szyca i tak jak na balkonie mi to zbrudziło. Wezmę go w domu, umyję i położę na parapecie. A te już będą do jedzenia. Tutaj mam owoc dzikiej róży i płatki róży. Ten jeszcze też wzięłam, taki kwiatuszek. No bo jutro ma padać, jutro się tutaj nie przyjdzie. To by obleciało na ziemię. To są wszystko pachnące, piękne różeczki. Razem z tym owocem. No owocu jeszcze tam zostało dużo na krzaku, ale na razie sobie tylko to zebrałam. Zauważam, że niektóre się miękkie robią, więc stwierdziłam, żeby to wziąć i suszyć. A tutaj mam papryki moje. Już sobie te pozbierałam. Tam jeszcze parę jest. Ogóreczki są takie maluśkie już tylko. No. A tutaj wygrabiłam, bo tu było już bardzo dużo liści. Zresztą podejrzewam, że za chwilę będzie to samo. No bo jeszcze na drzewie też jeszcze są. Tam jak widać moje bukszpany, no tak niezbyt zdrowe są. Tak się zastanawiam, chyba jeszcze przed zimą popryskam je. Po tych deszczach teraz, na przyszły tydzień ma być jeszcze słonecznie, to pojadę kupić ten Mospilan i jeszcze je popryskam, żeby uchronić je i potem je troszeczkę, albo najpierw pościnam troszeczkę, a potem je popryskam. Tak może będzie lepiej. No tutaj chciałam, ja w tym roku jakoś te lato takie krótkie się zrobiło. Miałam poprzycinać ten drzewopłot, no i będę chciała tutaj to przyciąć, żeby tak wysoko nie szło. Poprzycinam to. Tylko to by było najlepiej przycinać w na koniec października. Z tym, że to jest już za późno dla tych krzewów. Bo to by wtedy bym miała, wiecie, no na dekorację, nie? No.
Ale ja sobie to poprzecinam teraz, a potem najwyżej coś tam zostawię niżej, że będzie można parę tych gałązek sobie na dekorację wziąć. No. Także, no to będę musiała po prostu skrócić. Bo to jest za wysoko, nie podoba mi się, że to idzie tak wysoko. Bo tutaj pościnam, a z drugiej strony jakoś nie doszłam do tego. Do folii nie będziemy wchodzić, bo nie chcę sobie psuć humoru. Tam już byłam. No. Tutaj wygląda tak, wiecie, jak tak przedtem poobrywałam, no to tak to wymaga teraz takiego plewienia po kolanach, ale dzisiaj do tego nie doszłam. Tak, idziemy dalej. Tam jeszcze mam tą fasolę do poobierania. Nie wiem, kiedy ja to poobieram. Tutaj jak patrzę, to też taki jest ten bukszpan, ale on jest w lepszym stanie, w lepszej kondycji niż tamten. No, mam nadzieję, że nic tutaj nie łazi. Chyba nie ma na razie nic. Ale na wszelki wypadek jeszcze popryskam. Poprzecinam i popryskam. Tu jak możecie zobaczyć, nasz ten już winobluszcz już się zaczął przebarwiać. Zaraz go zobaczymy z drugiej strony. Tak, tu też jeszcze nie poobcinałam. O, tu jeszcze jest taki piękny kwiat. Muszę go wziąć, bo on już jest tak otwarty, że on by obleciał. No, tak wyglądają dalie. Teraz tutaj mają dużo światła, więcej niż przedtem. Ta cukinia jedna tam jeszcze rośnie, ale ma być deszczowo, to niech sobie jeszcze rośnie. Nie wiem, czy będzie widać to niebo, jakie piękne. No już tak chmury zaczynają nadciągać, nie? No i teraz wam pokażę, jak to wygląda. O! Już zaczyna się przebarwiać. Tak. Ale jeszcze hosty widać. No ale widać, już się robi jesień na działce, to już nie ma co. No co zrobić? Jakoś tak w tym roku wszystko szybciej. Jest. Jeszcze wam pokażę za chwilę winogrona czarne. Tam jest jeszcze dużo tej róży. Kurczę, znowu nie umiem tego. O. Widzicie? Tu jeszcze mam dużo róży do zebrania. To będę musiała na drabinę wejść. I tam się przeplata od razu też i wino. Tam się wam w głowie pokręci. O tak. Ta. Tutaj już końcówka tych no, jeżyn. Już nie ma tego tu dużo. A tutaj mi poszło wino, co dziko poszło tutaj. Moja jabłonka wygląda tragicznie, na niej za to czarne winogrona. To znaczy one jeszcze nie są całkiem dojrzałe. Niektóre kuleczki są dojrzałe. One jeszcze troszeczkę. No ale już będzie się zbliżał ten czas, że winogrona trzeba będzie przetwarzać. Mąż coś mówił o winie, no bo nie wiem, może troszkę soków porobię, bo winogron jest bardzo dużo w tym roku i ciemnych, i tych jasnych. Szkoda, żeby się to całkiem zmarnowało, nie? No tam też piszą. No. No mam nadzieję, że nie jest za ciemno, że nie będę miała ziarna. Sobie tu na chwilę usiadłam. Niedługo trzeba będzie iść, ale jeszcze sobie pomyślałam, że jeszcze się tutaj troszeczkę może nagram. To będzie takie troszkę urozmaicenie. Nie wiem, jak się tutaj ułożyć, żeby było fajnie. No,
i mówiłam, że o tych o tych winogronach, że porobię jeszcze troszeczkę soków z tych winogron, tak, że parę słoików było, zamiast kompotu po prostu, nie, że po prostu się będzie rozcieńczało z wodą i będzie do obiadu tak jakby kompocik. Ta folia taka nieładna jest, ma już takie zacieki, no ale co zrobić. No nie rozkładam tu dzisiaj tego obrusa, ani tam na ławkę nic nie daję, no bo na chwilę tylko jestem, tak żeby naprawę nastroju, bo jakoś tak się mi z tym nastrojem tak sobie jest. Rano było tak fajnie, a potem to jakoś siadło. No czasami tak jest, a tym bardziej, że człowiek sobie tak myśli, że kurczę, jeden dzień fajny, a potem znowu będzie deszczowo, mokro i chłodno. I nie wiadomo jak długo czekać, potem jak patrzę na prognozę, no to już są niższe temperatury. No a na ogródek trzeba będzie w końcu iść i coś porobić jeszcze, nie? No, ale tak to jest, jak się nie idzie od samego rana, to potem to jest takie sobie. No. I to tak, ale jestem zadowolona, że sobie wzięłam, dziwnie wyglądam w tej koszuli, że sobie wzięłam te róże, bo już sobie coś tam będę suszyła, coś sobie dam do herbaty, no i tyle. Jutro ma być brzydko, także jutro tu nie przyjdę, a jutro prawdopodobnie będziemy po mieście szaleć z Wiki, bo musimy iść poodbierać te zaświadczenia. Także będziemy szalały tam. Takie szalenie, że będziemy po prostu dużo chodzić, bo z jednego punktu do drugiego jest dosyć kawałek, a w żaden sposób się tam nie opłaca jakimś autobusem czy tramwajem podjeżdżać. Bo to tak miejsca od przystanków są takie, że się w sumie nie opłaci, a bilety w sumie drogie są u nas. 4 zł kosztuje bilet 20-minutowy. I obojętnie, czy tramwaj, czy autobus, nie? No a pojedziecie 2 przystanki, a potem i tak trzeba deptać kawał. Bo żeby tak było tu wejść, wyjść i już to jest, no to co innego, nie? No i to tak, chyba żebyśmy sobie kupiły jutro bilet jednodniowy, zobaczymy, bo jak będzie padało, to nam się ten jednodniowy sobie weźmiemy, bo on kosztuje 11 zł. Wiki na razie jeszcze nie ma zniżki, bo dopiero jak będzie miała legitymację, to będzie miała zniżkę. No i wtedy będziemy mogły sobie gdzieś tam podjeżdżać, choćby jeden przystanek tu, jeden tam, to wtedy nam się to jeszcze opłaci, nie? To nam się to troszkę zwróci. No, ale zobaczymy, bo będzie ładna pogoda, no się ładna to raczej nie będzie, ale co mi swędzi, co mi już to łaziło, bo tutaj pająki, a ja tam wygrabiałam. Ładna raczej nie ma być, ale jakby nie padało, no to można jeszcze chodzić, nie? Bo to jest fajnie, jak nie pada, to jeszcze jest fajnie. To jednak gruch jest wskazany, no. Ale jak będzie padało, no to żadna przyjemność. I to tak. A jutro sobie też planuję w mieście, jak będziemy iść do Dilca, bo w mieście u nas też jest Dilc, w Agorze, w tej galerii takiej, no to taka duża ta galeria nie jest, no ale jest piętrowy i tam jest tam trochę tych sklepów i jest tam też ten Dilc, do którego ja też jeździłam, do tej galerii, co jest autobus bezpłatny, ale to jest w inne miejsce. No i sobie pomyślałam, jak robimy w mieście, to tam pójdę, bo chciałam kupić tą kawę waniliową. Dlatego, że kupiłam ostatnio Wiki tą czekoladową, bo ona tak strasznie chciała tą czekoladową, a teraz wcale z tym nie pije. Bo jednak stwierdziła, że ta waniliowa, no to rzeczywiście dawała fajny smak w kawie. No bo to jest fakt, że w kawie ta waniliowa kaba, tak się to nazywa, to ona rzeczywiście dawała, daje bardzo fajny smak tej kawie, jeszcze tak się potem śmietankę czy mleczko tam da, to jest takie super, takie dobre. No ja to tam tylko raz na dzień takie coś mogę się napić, bo tam chyba jest troszkę tych węglowodanów, a wiecie, tu troszeczkę, tam troszeczkę i to się potem zbiera, nie? No także będę chciała, jak pojedziemy jutro do miasta, to będę chciała tam jeszcze iść do tej galerii. Jak nie będzie pogody, to możemy sobie po galerii pochodzić. Może wyjdę znowu do Home & You, to wam tą zieloną półkę sfilmuję, bo to nie będzie taki długi filmik, bo to będzie tylko część sfilmowana, bo chyba raczej teraz nie ma tam nowości. To co było, to chyba jest tak, to na jakiś czas to będzie, nie? No, ale to ten zielony regał bym wam sfilmowała.
to by było tam, nie wiem, pewnie z 2 minutki. W filmie to tak idzie jeszcze oglądać, nie? To nie robi się to nudne. No a fajne rzeczy, naprawdę fajne rzeczy tam są. Także mam nadzieję, że mi się to uda, że jutro pojedziemy do tego miasta, no bo w końcu trzeba jechać, to pozałatwiać te papierki, no bo Wiki one będą potrzebne potem. No. Tak patrzę, że tutaj te wino już coraz bardziej przerzedza się liście, żółkno i znowu będzie widać dalej na ogródki, nie? Tak to taka fajna ściana była, no ale lato jakoś tak w tym roku, nie wiem, mam wrażenie, że bardzo szybko minęło. Nie wiem, czy może dlatego, że się człowiek starzeje, ale Wiki młoda i też twierdzi, że ma wrażenie, że był czerwiec i nagle otwarła oczy i jest wrzesień. Także coś w tym musi być. No. Gdzieś tam ciągle coś stukają, nie wiem, czy tam jakieś bramy robią, czy coś, bo te by wbijali jakieś pale, ale nie wiem, co to jest. Nie mam zamiaru tam chodzić, oglądać. No i tak. Jeszcze troszkę to pójdę do domu, bo zaraz zaczną komary znowu gryźć, bo chyba mnie już coś użarło, a już teraz nie kupuję tego do pryskania się. Zresztą w tej letniej siatce, w tej co w lecie, tą torbę taką zamiast torebki, co nosiłam, taką jakby plażową, to tam mam ten taki spray, tylko że on jest tam, a nie tu. No i tak. Dzisiaj kupiłam cały taki worek tulipanów w Lidlu, 2 kilo. Jak przyjdę do domu, to Wam pokażę. Naprawdę duże te cebule są. Jak patrzałam w Biedronce, to tam, bo w Biedronce zawsze jest taki bałagan i z cenami, i z wszystkim, że szok. Jest regał pełno tych z cebulkami, tych takich siateczek. Jest jedna cena 3,99. Miks, jakiś tam cebul. Chodzi o kwiatowe, o te tulipany, nie? I to było przy kasie, za kasami. Ja mówię, Wiki, weź to, bo jak 4 złote, ile tam jest, no 7 tych cebulek, ale takie malutkie były, a przy kasie się okazało, że to kosztowało 4,99. Więc stwierdziłam, że za to, że jest, że po prostu naciągają ludzi, bo jakby była cena, to co innego, ale cena jest niższa, a przy kasie się potem okazuje, że wyższa, bo to są jakieś inne, ale tam była tylko jedna cena i masa różnych cebul, więc stwierdziłam, że nie. Przypomniało mi się, że w tym w Lidlu są te cebulki też, no więc tak szłyśmy do Lidla i tam kupiłam taki worek, to jest taka papierowa torba. Pisze, że 2 kilo cebulek jest. Ciężkie to jest, dużo jest tam tych cebul. Jeszcze tego nie otwieram, to nie wiem, ile na sztuki tam jest tych cebul, ale są takie masywne, takie duże. Mam nadzieję, że jak takie cebule, to i też fajnie będą rosły te tulipany i będą kwitły, nie? No, bo takie małe, to nie wiadomo, czy to by zakwitły w tym roku, czy nie. Nie wiadomo. No i tutaj będę musiała robić miejsce, tak żeby jeszcze albo we wrześniu, albo już w październiku powsadzać sobie te tulipany. Muszę jakieś donice, te koszyki, coś takiego sobie przygotować, żeby mi to kwitło w tym. Żeby to w tym po prostu wsadzić, żeby mi żadne France nie zeżarły tego. No. I to na razie by było tyle. W sumie wiecie, bo tak szczerze mówiąc, to mam taki troszeczkę też zjechany humor. Wczoraj właśnie słyszałam od jednej z moich ulubionych vlogerek, że jedna osoba jej tak zjechała humor. No i tak sobie myślę, no kurczę, i ona przestała wczoraj, nie nagrywała, miała wczoraj vloga nagrywać, nie nagrywała. Tu znowu słyszę u kogo innego, że też jedna osoba wystarczyła, że człowiekowi humor siadł. I tak sobie myślę, jak to ludzie są niektórzy tacy toksyczni, że jedna osoba potrafi sprawić takie coś, że człowiek od razu ma wszystkiego dość. Nic się od razu nie chce i to są tacy toksyczni ludzie, tacy, ja nie wiem, zjadliwi. I nieważne, że jest, znaczy ważne, ale w tym momencie się robi takie, tak przykro człowiekowi i chociaż się wie, że tyle jest widzów, którzy nas lubią i wspierają, to jednak wystarczy jeden durny komentarz albo no kilka, ale jednej osoby,
i człowiek ma dość. I od razu chęci, wiecie, odchodzą, żeby coś nagrywać, nie ma tej weny. I tak, wiecie, na siłę się uśmiechać i coś tam opowiadać, to też nie jest, to ludzie to wyczują, że to jest takie na siłę robione, że to jest takie udawane, nie? No. I tak sobie myślę, że ludzie są naprawdę niektórzy wredni. Żeby tak drugiemu, ten, jak się komuś coś nie podoba, kurczę, to niech nie patrzy, na ten kanał nie ogląda. Albo jak ma ktoś do kogoś, no to powiedzieć wprost, a nie gdzieś tam za plecami. No i tak, żeby szło rozwiązać problem, nie? No ale już jeśli chodzi o te, o tych komentujących, takich toksycznych, no to właśnie tak mówię. Jak się komuś coś nie podoba, że coś jest nudne albo coś, to kurczę, no przecież nikt nikogo nie trzyma przy tych kanałach. Jak się nie podoba, to idźcie tam, gdzie jest coś ciekawego, nie? Bo w końcu my, jako twórcy tych vlogów na tych kanałach, nie będziemy dla czyjejś przyjemności skakać na bungee, bo żeby zadowolić czyjeś takie potrzeby, wiecie, żeby coś przeżywać, bo się nudzą, nie? Jak chcą, to niech same se skaczą. No. I niektórzy piszą takie bzdury i mnie się też już takie komentarze trafiły właśnie, że nudno, że nic nie pokazuje i tak dalej. No kurczę, to po co tu ta osoba jest? Jak się jej nie podoba, jak jest nudno, to niech idzie tam, gdzie nie jest nudno, nie? Jestem ciekawa z drugiej strony, czy tak by dała radę codziennie coś ciekawego mówić, pokazywać, robić. Nie da się tak codziennie być na takim haju, jakby powiedzieć, żeby wiecznie coś robić. To jest niemożliwe. Nikt tak nie ma, żeby tyle energii, żeby tak ciągle coś, wiecie, pokazywać, nie? Już będę musiała chyba się stąd zbierać, bo zaczynają komary gryźć. No. Także, no, u mnie jest rzadko kiedy takie komentarze, ale tak cyklicznie się powtarzają. Co jakiegoś fala, tak podejrzewam, że jak te osoby przejdą przez tamte wszystkie kanały, podokuczają, to znowu do mnie przyjdą. Mnie tam nadokuczają i znowu idą na inny kanał, nie? No, tak to chyba wygląda. Po prostu ktoś jest tak nieszczęśliwy, że potrzebuje... No i przerwało mi. Chyba mówiłam, że ktoś jest tak na tyle nieszczęśliwy, że się potrzebuje wyżyć na innych, żeby się lepiej poczuć, żeby się poczuć kimś. No. Takie osoby to mają bardzo niską samoocenę, skoro w ich mniemaniu one się podnoszą swoją samoocenę, jak komuś dowalą, podokuczają, są złośliwe, wredne takie, nie? No. I widocznie ich nic, mało w życiu takie osoby może zadowolić. Są nieszczęśliwe. Tylko dlaczego, jak same są nieszczęśliwe, to jeszcze innych unieszczęśliwiają, nie? Przez to i tak się lepiej nie poczują, i tak nie będą szczęśliwsze, bo jak będą szczęśliwsze, to tylko na moment, jak to gryzą, a potem znowu będzie taka pustka i wokół nich nikogo nie będzie. Kiedyś się obudzą i nie będą mieć żadnych przyjaciół, żadnych znajomych, wszyscy się od nich poodwracają, bo nikt nie będzie chciał z takimi zgredami mieć do czynienia. A teraz będę się zbierała stąd, bo zaczynają już gryźć. Mam nadzieję, że słyszycie, jak cykają. Ja bardzo to lubię. No, a teraz będę się już jednak zbierała. Muszę to pozbierać wszystko do siatki, bo chciałam iść jeszcze lasem, a póki jest jeszcze jasno, jeszcze jest trochę ludzi, to sobie pójdę koło lasu. Przy lesie tutaj, nie przez las. Żeby sobie jeszcze pooddychać świeżym powietrzem. Takim z lasu, jest taki chłodny, te powietrze z tego lasu ciągnie i tak pachnie lasem. Takie jest przyjemne. Tutaj u nas nie ma grzybów, także nie ma co tam wchodzić w głąb i zbierać, ale taki fajny zapach, jest taki jesienny las.
No i jestem już w domu. Jak widać zresztą jest już ciemno. Nawet nie tak bardzo późno, ale troszkę się zasiedziałam jak zwykle przed laptopem. No bo jak przyszłam, to sobie zrobiłam jedzonko. No i wiecie jak to jest, nie? Jak się troszeczkę pochodzicie i potem sobie usiądziecie jeszcze z jedzeniem, to tak potem ciężko się podnieść. No ale już to zrobiłam. Oczywiście musiałam zmienić bluzkę, bo sobie nie ubrałam śliniaczka, powiedzmy. No, po prostu, no wiadomo, ubrudziłam się, a jeszcze tym sosem paprykowym. Także musiałam szybko zaprać tą bluzkę, żeby mi plama nie została potem, nie? No mam nadzieję, że tam nie będzie plamy, bo ja to tak, wiecie, zimną wodą i potem tym mydełkiem odplamiającym. No i zostawiłam tak na razie do pralki, potem się to będzie prało. No, ale przy okazji znalazłam w szafie, że mam taką bluzkę. Wiem, od kogo ją dostałam, ale po prostu o niej zapomniałam, bo wiecie, ja nie mam dużo miejsca w tych szafach i ja mam potem na jednym wieszaku kilka bluzek, jedna na drugiej powieszone. No i po prostu zapomniało mi się, że ja mam taką bluzkę. Akurat to jest krótki rękawek, nie jest bez rękawów, a teraz już nie jest aż tak ciepło. No więc sobie ją ubrałam. Także dzisiaj jest premiera tej bluzeczki. No, premiera bluzeczki we vlogu i w ogóle, bo jeszcze w niej nie chodziłam, bo zapomniałam o niej. No, chciałam wam powiedzieć, że u nas jutro mają zacząć grzać, ale czy zaczną, to wam jutro powiem. Bo już jest ogłoszenie na korytarzu, że będą grzali od jutra, od 16, czyli od jutra, nie? Tak podejrzewam, że od rana zacznie bulkać nam w kaloryferę. No. Bo dzisiaj przychodzę znowu z moją sówką. Mam jeszcze jedną sowę, ale zapomniałam ją przynieść. Ale będę ją stawiała może we vlogtoberze. Bo to już tak bardziej jesiennie, nie? To będą może dwie sówki tu stały, zobaczymy. W każdym razie sówka jest, herbata mi się parzy z różą, bo dzisiaj przyniosłam. Tu mam troszkę jeszcze właśnie te płatki i owoce róży. Potem będę musiała na suszarkę dać, żeby to się rozłożyło, żeby wiecie, nie zapleśniało mi. No i jak widzicie, przyniosłam sobie też jeszcze kwiatki z ogródka, bo stwierdziłam, że jak ma być raz przez parę dni tak deszczowo i niezbyt fajnie i nie będę wtedy chodziła na działkę, jak będzie deszczowo, no bo co? To stwierdziłam, że sobie moje dalie wzięłam do domu. No, także tam potem niech następne sobie kwitną. A te jakby tak na deszczu były cały czas, to by też się nieładne zrobiły. Więc jestem usprawiedliwiona. No, owoce tutaj mam, chyba widać tam nasze papryki, pomidory i tak dalej. No i właśnie ja przychodzę też między innymi z tym, bo chciałam wam się pochwalić tymi cebulami. Tylko wiecie co? Ta promocja była do dzisiaj, także i tak was to już nie ten. Ale tam było, że kupon w aplikacji Lidla i 40% taniej i tylko, że ja nie doczytałam, że jak się kupi dwie paczki. Ja wzięłam jedną. No, także zapłaciłam pełną cenę, jak tam była, ale jestem zadowolona. Taką pakę mam tulipanów. Nie wiem, czy tutaj widać, jakie one duże są. No i teraz bym musiała to otworzyć i zobaczyć, ile ich tam jest. Ale nie wiem, czy to dzisiaj będę robiła. Nie będę ich tutaj wysypywała. Powiem wam w najbliższym czasie, bo je wysypię może jutro i policzę, ile ich jest. Ale wygląda na dosyć dużo tych cebul. Patrzcie, moja dłoń i ta paczka, nie? I takie duże te są, ale wiecie, to jest też grube opakowanie. Były też z tych tulipanów jednokolorowe paczki. W jednym kolorze, 2 kilo w jednym kolorze, ale ja sobie tak myślałam, no kurczę, no to bym musiała, jak bym doczytała, że dwie paczki, no to wiecie, to może bym wzięła te dwie, ale potem stwierdziłam, że trochę dużo kasy by to kosztowało. No i były w jednym kolorze i takie. Można by wziąć na przykład jak dwie paczki, to wziąć jedne kolorowe, jedne w innym kolorze. Albo tak jak ktoś na przykład lubi mieć ogród w jakichś określonych kolorach, odcieniach, nie?
no to tam były różne takie, także można było sobie tak skompletować. Ale że ja nie mam wcale już prawie tulipanów, bo wszystkie są zjedzone, więc wzięłam te kolorowe. To są triumf. Nie wiem, jakie wysokie, bo nawet nie czytałam w tym sklepie, byłam szczęśliwa, że się dorwałam do nich. 12 cebul tu jest, chyba nie, chyba więcej. Albo to jest rozmiar jakiś. To będzie więcej niż 12. Jutro wam powiem, ile było tych cebul. Tylko patrzę, czy tu jest napisane, jaka wysokość. A wiecie, w tych moich okularach na 45 cm mają być wysokie. Ale kiedy będą kwitły, to też nie wiem. Nie wiem. W jakim miesiącu? No wiadomo, że tylko nie wiadomo, czy to są wczesne, czy niewczesne. O to mi chodziło. Bo wiecie, jedne wcześniej kwitną już w kwietniu, a drugie kwitną dopiero w maju, nie? No. Ale jestem zadowolona z tych tulipanków. Dużo ich będzie, także teraz tylko będę musiała sobie jakieś płaskie donice z dziurami, bo nie mam tyle koszy, a nie wiem, czy będę kupowała jeszcze kosze do tego. Będę sobie musiała kupić, znaczy się kupić, poszukać i jak potem na ogródku będę musiała sobie wymyślić, gdzie je będę dawała, bo bym chciała mieć nie wszystkie w jednym miejscu, chociaż to też jest pomysł, bo potem w jednym miejscu są do wykopania i w ogóle nie przeszkadza tak, że wiecie, jak tam coś innego się sadzi, to potem trzeba uważać, pamiętać, gdzie tam coś jest. No ale z drugiej strony fajnie, jak jest tu kępka, tam kępka, w całym ogródku są jakieś na przykład tulipany, żonkile, nie? Że w każdym miejscu, gdzie się idziecie, jak to mówię, w tym każdym pokoju ogródka, to są jakieś kwiatki, się powtarza to tak, nie? Także nad tym jeszcze się będę zastanawiała. Dawno już nie planowałam tak kwiatów na ogród, także lubię to. Kiedyś wiem, że to lubiłam, zawsze miałam wszystko zaplanowane. No. I wszystko miało swój. Ten teraz troszeczkę sobie popuściłam i tak bardziej na żywioł poszło. Na tym ogródku też, jak i w życiu, tak i na ogródku. No, ale tak mniej więcej tak nad tym zapanuję, żeby... Bo będę jeszcze chciała te borówki, nie borówki, no borówki sobie wsadzić, ale u nas ten pan z ogrodnictwa to mówił, że oni na wiosnę mają te sadzonki tych borówek. Wiem, że oni takie rzeczy to oni już mają w donicach, takie razem z bryłą ziemi, także to tylko kilka takich krzaków kupić i wsadzić do ziemi, nie? No. Nie wiem, kiedy mi się też uda wyciąć tam te zimozielone, kiedy mąż będzie miał na to czas, żeby mi to wyciąć. Nie wiem, czy to jeszcze tej jesieni nastąpi. No, żeby to wyciąć i tam zrobić miejsce, bo wtedy tam też można sobie pomyśleć coś innego. Tylko, że tak, wyciąć to jest jeszcze jako tako, ale jak potem z tymi korzeniami tam walczyć, wszystko wykopać, no bo i tak tam w tym miejscu nic nie dam, jak tam są korzenie, nie? No. A jednak chciałabym tam sobie coś dać. Nie wiem, czy zimozielone, czy nie. Może jakieś takie tujki, ale które się tak bardzo nie będą wiecie, na boki. Albo róże by tam były też fajnie. U mnie róże słabo rosną. Nie wiem, musiałabym jeszcze poczytać. Może zakwaśna ziemia jest też na te róże u nas. Musiałabym w ogóle też i wapno kupić teraz na jesień. Jak będę przekopywała grządki tam, gdzie już nic nie będzie rosło, no to sobie potem jeszcze tym wapnem porządnie tam pobielę. To może troszeczkę też i odkwasi. Bo chyba i tulipany chyba i te róże zwłaszcza, to mi się wydaje, nie lubią takiej kwaśnej ziemi. No, bo tam, gdzie mam te róże, nie dość, że jest kwaśna ziemia, to jeszcze i troszkę cień jest w tym takim pokoiku zalesionym właściwie, to tam sadziłam też różyczki, ale one tam tylko jeden kwiat zakwitnie i potem to już nie, tylko raz zakwitnie, a to jest mało, nie? I wiecie, nie rozgałęzia się i tak dalej. Jednak róże potrzebują mieć dużo słońca, tam nie mają słońca, nie wiem, czy ja będę przesadzać te róże, może bliżej do przodu, tam gdzie słońce jest. To też by może, też by był dobry pomysł, może na jesieni to zrobić, żeby one się przyjęły przez zimę w nowe środowisko, nie?
Zobaczę, bo tak się teraz rozmarzyłam na bieżąco. No. Także jak wcześniej mówiłam o tych złych komentujących, no zawsze, zawsze się ktoś taki znajdzie, bo co innego jest, jak ktoś, wiecie, ma coś uzasadnionego i tak można się nad tym zastanowić, ale czasami w komentarzach witajcie się tak, ludzie czepiają tak z dupy, za przeproszeniem, nie? No. Coś, co jest bardzo mało istotne, to im to urasta do nie wiem jakich rozmiarów i robią wielki problem z tego i potem was atakują. Bo co innego właśnie jest, jak ktoś komentuje i no, może się z wami nie zgadzać, ma swoje zdanie, ale to jest jakieś tam, wiecie, no nie umiem tego tak wytłumaczyć, ale nie, człowiek wyczuje, czy ktoś pisze złośliwie, czy nie. A chodzi właśnie o tą złośliwość. Tu zawsze jakieś coś uderzę. O tą złośliwość chodzi, że ludzie czasami tak specjalnie tylko po to coś tam piszą, takiego, żeby człowiekowi się przykro zrobiło, żeby się głupio zrobiło. No, żeby po prostu komuś, jak to mówią, dowalić, nie? I to słyszę ostatnio, w ostatnim czasie to słyszę bardzo dużo od bardzo wielu osób właśnie takie coś, dlatego dzisiaj też o tym mówię, że no tak jest, tak, nie wiadomo dlaczego to tak jest, no ale tak jest. W życiu też tak jest, nie? Że nie wiecie czemu ktoś jest dla was złośliwy, a jest taki, za przeproszeniem, upierdliwy. No. To po prostu życie, nie? No. Gorąca ta herbata, nie wiem czy się napiję. Troszkę mocna. Dobra, będę już kończyła, bo chyba już i tak troszeczkę gadałam tutaj, a to miało być koło 40 minut, boję się, żeby nie było więcej. Także w takich pięknych okolicznościach, kolorowych, jeszcze lata, późnego lata, można powiedzieć, że końca lata, w nowej bluzeczce. Dziękuję wam za wszystko i zapraszam was na następny. No wiecie co, myślałam, że zdążę się pożegnać, ale mam coraz krótszą pamięć w telefonie, bo jednak zdjęcia niektóre zostają i mi ostatnio zaczyna przerywać w trakcie rozmowy. No, a ja i tak się właściwie z wami żegnałam, ale to byłoby takie urwane, więc jeszcze raz żegnam się z wami. Dziękuję wam za komentarze, za łapeczki, subskrypcje. No i za to, że w ogóle jesteście i oglądacie, bo jakbyście nie oglądali, to byłoby bez sensu robić te filmiki. No, także dziękuję wam za wszystko, no i zapraszam was na następny dzień, na następny vlog. Zobaczymy, co się potem będzie działo, co tam będziemy pokazywali, nie? I o czym będziemy mówili. No to wszystkiego dobrego wam życzę, dobrego czwartku. Bajo, bajo i pa, pa, do jutra. Pa!